Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam Was tutaj z Grenady. Chciałem w dzisiejszym programie omówić Wam o morzu radiacji. A więc, co to jest to morze radiacji? To jest po prostu atmosfera, która nas otacza w dzisiejszych czasach. Ponieważ radiacja jest wszechobecna, szczególnie w dużych miastach. Mamy wielokrotnie dużo różnych Wi-Fi, które funkcjonują w różnych barach, w różnych restauracjach, w różnych biurach, w różnych stowarzyszeniach. Jest też Wi-Fi, które funkcjonuje w Centrum Kultury. Także jesteśmy zdani na manipulacje poprzez fale elektromagnetyczne. Dodam, że ta manipulacja ludźmi już jest od wielu, wielu lat i jest po prostu coraz większa. Montuje się anteny do telefonii komórkowej już praktycznie wszędzie, czy to w miastach, czy poza miastem. Wysyłane są radiacje i te radiacje po prostu działają na człowieka w negatywny sposób, na jego umysł, działają w negatywny sposób na funkcjonowanie naszego organizmu. Ja chciałbym dodać, że również telefon komórkowy, który nosimy przy sobie, ma negatywne radiacje. Chciałbym też skomentować, iż nasza firma Energy Aaron produkuje chipy specjalne, które zabezpieczają telefony komórkowe przed negatywnym wpływem, przed tymi właśnie radiacjami. Oprócz tego chciałem Państwu powiedzieć, że radiacja, która jest od telefonów komórkowych, jakby pali nasz mózg. Po prostu radiacja jest bardzo długa, przynajmniej ma 1 metr lub czasami nawet więcej. I jeżeli osoba, która nosi przy sobie telefon komórkowy lub jakikolwiek inny obiekt elektroniczny, może nosić przy sobie komputer lub posługiwać się często komputerem, no taka osoba niestety napromieniowuje się złym, negatywnym promieniowaniem. Ja dodam Państwu, iż pewne osoby zostały przebadane przez mojego ojca na Harmonii Kosmosu i byli tacy panowie, którzy już jak się zbliżał od 6 metrów w kierunku mojego ojca, był oddalony od mojego ojca o 6 metrów i różdżka już mojemu ojcu po prostu się wyginała z tego względu, że dana osoba była po prostu napromieniowana tymi po prostu jonami negatywnymi, tym promieniowaniem negatywnym pochodzącym od różnego typu obiektów elektronicznych, typu Wi-Fi, typu komputery, telefony komórkowe i nie tylko, jak również żyły wodne, jeżeli osoby śpią po prostu na żyłach wodnych każdy dzień w tym samym miejscu i pod ich łóżkiem przepływa żyła wodna, są narażeni na napromieniowanie negatywną energią. Ta energia nie jest elektromagnetyczna, ale również jest szkodliwa dla zdrowia, pochodzi od cieków wodnych i również jest bardzo, bardzo szkodliwa, ponieważ na ciekach wodnych rozwijają się bakterie, rozwijają się różnego typu organizmy o wiele szybciej jak w miejscu, w którym tych żył nie ma po prostu. Także też polecam Wam, drodzy kochani, odpromiennik, którym się możecie zabezpieczyć przed tymi żyłami. Nasza firma to produkuje, na linku pod YouTube możecie spotkać link do naszych aukcji. Co chciałem dodać, iż na co dzień spotykamy się z ludźmi na ulicy, czy to w tramwaju, czy w sklepie i ci ludzie, niektórzy z nich, nie mówię o wszystkich, ale większość z nich jest po prostu napromieniowana energią negatywną. I co się dzieje podczas tego, jak się spotykamy z takimi ludźmi? W jakimkolwiek miejscu, w którym jesteśmy. Czy to jest może kawiarnia, czy to jest może jakiś pub, jakiś bar, czy to jest dyskoteka. No po prostu, drodzy kochani, przejmujemy część tych negatywnych wibracji, część tych negatywnych energii przejmujemy na siebie, ponieważ ciało jest jak gąbka. Nasze ciało jest po prostu jak gąbka i pobiera wszelkie radiacje, wszelkie wibracje, które są z zewnątrz. Czy to są wibracje pozytywne, czy to są wibracje negatywne. Nasze ciało po prostu jest jakby taki odbiornik fal, jakby taka gąbka, która po prostu absorbuje wszystkie te negatywne energie, które się znajdują wokół nas. Dlatego nazwałem ten film morzem wibracji, morzem radiacji,
ponieważ tak naprawdę otacza nas wiele różnorakich radiacji na różnych frekwencjach, na różnych długościach fal. Są to wielokrotnie radiacje radiowe, czy to są radiacje z anteny nadawczej do telewizji, są to radiacje elektromagnetyczne, czy to są radiacje z Wi-Fi. Po prostu żyjemy w morzu radiacji. Dlatego najlepszym sposobem na pozbycie się oddziaływania tych radiacji jest wynieść się z wielkiego miasta. Wynieść się po prostu na wieś, w miejsce, gdzie tych radiacji nie ma. Ponieważ miasta są coraz bardziej kontrolowane przez właśnie oddziaływanie elektromagnetyczne, przez Wi-Fi, anteny itc. itd. Ja dodam od siebie, że wczoraj właśnie dotarła do mnie wiadomość, iż z Holandii wyniosło się wiele, wiele tysięcy ludzi, przenieśli się po prostu do Norwegii i mieszkają w tej chwili na terenie Norwegii. Ponieważ wiele mądrych ludzi z Holandii wie o tym problemie, który występuje w Holandii, w Amsterdamie czy w Rotterdamie, jeśli chodzi o radiację, jeśli chodzi o anteny, jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska naturalnego, mam na myśli autostrady, samochody, ciężarówki, i inne po prostu jeszcze zanieczyszczenia, które pochodzą z fabryk i nie tylko, z samolotów i jeszcze itd. itc. Tak więc, drodzy kochani, nic pilniejszego jak po prostu kupić sobie jakiś dom na wsi, przy jakimś niedaleko od jakiegoś miasta, ale po prostu mieszkać w swoim domu na wsi, gdzie jesteście po prostu w spokoju, gdzie wam nikt nie, po prostu nie zakłóca waszego spokoju, waszego życia. Także to jest najlepszy sposób, najlepsze rozwiązanie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem mojego odpromiennika, dodam, że mój odpromiennik wytłumia wibracje elektromagnetyczne i od żył wodnych. Nie wytłumia wszystkich do końca radiacji elektromagnetycznych na innych długościach, ale przynajmniej możecie się poczuć lepiej, mając taki odpromiennik po prostu w kieszeni, przy sobie, w torebce, czy dziecko ma w torniczce taki odpromiennik, czy gdziekolwiek. Także dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie, to jest Grenady i do widzenia.